Piotr, mam 25 lat, jestem z Kielc i jestem narkomanem od lat 11. I wolność jest dla mnie po prostu być człowiekiem wolnym, to znaczy żyć nieograniczony przez narkotyki, tak? Żeby nie myśleć o nich codziennie, żeby one nie wypełniały moje życie, żebym nie musiał ich załatwiać, nie musiał mieć nic wspólnego. Chciałbym w końcu stać się człowiekiem, który będzie odpowiedzialny. I to jest dla mnie wolność. Na zasadzie nie być ograniczany przez nic, żeby być po prostu wolnym. I tyle. I jest to możliwe w twoim przypadku szybko? Nie jest to stanie. Ja nie wierzę w to, że to jest długi cykl dla mnie. Ponieważ jak ci coś przez 11 lat robiłem, robię to schematycznie. Często po prostu no, nie umiem się wyrwać ze schematu tak z dnia na dzień. Bo to jest długi czas rehabilitacji, można tak to nazwać. Trzeba to po prostu walczyć o to z całych sił i do tego jeszcze potrzebna jest pomoc z zewnątrz, bo samemu sobie z tym człowiek nie da rady. A jest to możliwe? Jest, ale nie sądzę, że w krótkim okresie czasu. Jest to według mnie jakiś dłuższy proces, który trzeba jednak do niego troszeczkę serca włożyć. Mam na imię Patryk, mam 22 lata, pochodzę z Grudziądza. Dla mnie wolnością jest życie bez jakiegoś, kurde, żeby nic na mnie wpływu nie miało, co nie? Żebym nie był od niczego uzależniony, nie musiał czegoś brać po prostu, żeby się lepiej czuć, żeby mógł być, kurde, sobą, nie być od niczego zależny, nie mieć nikogo, kto będzie mnie sprawdzał. Żeby po prostu żyć tak, jak ja chcę, na nikim się nie wzorować, nie? Nikomu się nie tłumaczyć, kurde, przemyśleć to wszystko samemu. Robić tak naprawdę, co chcę i żeby to było z głową robione, nie? Żebym czuł, że robię dobrze, a nie, żebym to... O. A że czy da się szybko czuć tego, myślę, no... Da się, no, jakiś... No, ale tak jak w naszych przypadkach jest dla osoby uzależnionej, myślę, że to potrzeba czasu, trzeba... Na przykład w terapii trzeba to nie śpieszyć się, nie robić tego hop-siup, tylko po prostu jak najwięcej wynosić z tego, czuć to, nie robić tego tak pochopnie, żyjąc chwilą, tylko skupić się nad tym. Ale myślę, że da radę szybko, ale ja myślę, że nie da rady tego w przypadku tego narkomanii, osoby chorej na narkomanii. Mam na imię Ania, mam 29 lat, pochodzę z Łodzi. Według mnie wolność to po prostu możliwość wyboru. Przez to można wybrać i złą drogę, i dobrą drogę. Jeśli wybieramy złą, wtedy popełniamy błędy i te błędy się za nami ciągną. I tutaj właśnie jest taki paradoks, że z tej wolności możemy popaść w niewolę. Tak? Na przykład jak w moim przypadku uzależnienia. I myślę, że w sumie nie tylko w przypadku uzależnienia, ale też w przypadku braku wolności jakiejkolwiek, ciężko jest wyjść szybko z tej niewoli, że jednak to jest bardzo, bardzo długi proces, który w sumie ciągnie się przez całe życie. Przez całe życie z tym musimy walczyć. Mam na imię Ewa, mam 26 lat, jestem od 6 lat uzależniona od narkotyków. Dla mnie wolność jest to możliwość uwolnienia się od bardzo natrętnych myśli, od ograniczeń, od przymusu. Jest to walka z samym sobą o to, żeby móc swobodnie płynąć przez życie, żeby nie być zaszczuwanym przez jakieś demony, jakieś potwory, które nie dają nam swobodnie żyć. Czy jest to możliwe, ta nasza swoboda? Oczywiście, że jest, ale tego nie da się zrobić, pstryknąć na palcach. Braliśmy przez długi okres czasu latami, dlatego naszego życia nie da się po prostu odbudować w tydzień, w 2 tygodnie. Ale jest to bardzo możliwe, oczywiście przy pomocy osób z zewnątrz i osób, które trzymają za nas kciuki, bo wsparcie jest tutaj najważniejsze. Czemu musisz pałkę? Bo dostałam. Od kogo? Od kolegi tutaj, ze środka. Od Norberta. Wiesz, co znaczy to? Tak, wiem. A krzyżyk? A krzyżyk?
bo czuję się przez to mocniejsza. To daje mi siłę na lepsze jutro i daje mi dużo wiary w siebie, że ten Pan Bóg, od którego się odwróciłam, jest nadal ze mną i zawsze był. Tylko to ja się niekiedy też odwracam od Niego. A On gdzieś tam czeka na mnie i też trzyma kciuki. Mam 22 lata, nazywam się Sebastian, jestem narkomanem, hazardzistą, jestem uzależniony od alkoholu. No, dla mnie wolność oznacza to, że no, mogę wypowiadać swoje słowa i nikt mi tego nie zabroni. Kurczę, że, no, że nie czuję krępacji przed jakimiś rzeczami. No i tyle, nie? Ty jesteś wolny dzisiaj w takim razie? Jeśli no, możesz mówić swobodnie? No tak, no czuję się taki, ale kurczę, no jestem... No czuję się czasami skrępowany przez uzależnienie narkotyki, nie? Że no czasami robię takie rzeczy, których bym nie chciał robić. No. I wychodzenie z tego jest proste w sensie czasu, szybkie? Nie, to jest no ciężka praca. Przez długi okres. No. I trzeba walczyć ze sobą, nie?